Szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie, nazywam się Andrzej Waśkiewicz, jestem współautorem podręcznika Przewodnik Obywatelski. Z zawodu jestem historykiem i socjologiem, pracuję jako profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza książka opowiada o życiu społecznym człowieka. Owszem, także o tych sprawach, których będziecie się uczyć na przysposobieniu do życia w rodzinie, ale tylko w tym wymiarze, w jakim mają one właśnie społeczny, niebiologiczny i nieintymny charakter. Powiedziałem opowiada, ponieważ jest napisana prostym językiem, takim, jakim mówimy na co dzień, jakim powinniśmy w każdym razie mówić. Nie męczymy Was żargonem naukowym. Wszystkie trudne słowa wyjaśniamy. Ale też nie kokietujemy Was slangiem. Jest to podręcznik do przedmiotu wiedza o społeczeństwie, a nie vademecum wiedzy obywatelskiej, chociaż polityka to ważny wymiar życia społecznego, bynajmniej nie sprowadza się do rywalizacji partii politycznych o władzę. W naszej książce piszemy też jednak o zgoła niepolitycznych, często bardzo złożonych relacjach między ludźmi. Znacie je dobrze z domu, ze szkoły, z życia pozaszkolnego. Mamy nadzieję, że nasz podręcznik pozwoli Wam je lepiej zrozumieć. Stawiamy też w nim pytania, na których nie udzielamy żadnej odpowiedzi. Na wiele z nich nie ma zresztą takiej odpowiedzi, którą uznalibyśmy za jedynie słuszną. Ale to nie znaczy, że wszystkie one są równie dobre. Bylibyśmy bardzo zadowoleni, gdyby te pytania prowokowały dyskusję, a szczególnie gdyby ta dyskusja miała miejsce poza salą lekcyjną. Cały duży rozdział poświęcamy młodzieży. Sami dobrze wiecie, jak trudnym okresem jest młodość. Nie jesteście już dziećmi, ale też nie jesteście dorosłymi. Choć pewnie za takich się uważacie. No, o wielu sprawach wiecie przecież o wiele więcej niż dorośli. Dorośli tego nie rozumieją. Mamy nadzieję, że nasza książka pozwoli Wam również ich lepiej zrozumieć. Nie można bowiem zrozumieć siebie bez rozumienia tych, z którymi żyjemy w społeczeństwie.